Polska mówi, Tomasz Kowalczuk, a w zasadzie Polska chyba rozmawia, bo dzisiaj rozmawiamy z Marcinem Bosakiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcinie, wyczytałem w twoim dosie, że się urodziłeś w mieście Rejmonta, czyli w Łodzi, ziemia obiecana. I tu Wima. I tu Wima, tak. <grymna> Na pewnego czasu. Ale rozumiem, ale rozumiem, że w związku z tym, skoro się urodziłeś w Łodzi, to miałeś, z, genetycznie musiałeś albo być włókniarką, albo aktorem. Ale włókniarką, na włókniarkę eee... nie wyglądasz, w związku z tym... Willesco? ale pamiętam, że z, 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 z tym, um, e, taką maszynę u moich dziadków, <toska> mm -hmm. taką niedużą maszynę do... Do, do robienia właśnie płótna jakąś taką. No tak, tak, no bo to jednak włókiennicza łódź. No właśnie. E, więc to nie do końca także. Ale myślisz, że tam jakieś fluidy tam. w Łodzi są, że rzeczywiście my, że rzeczywiście prowokują do pójścia na drogę taką aktorsko-filmową. Jak to u Ciebie było? No wtedy jeszcze świetnie prosperowała y, y, wytwórnia filmów Film, fabularnych tak. w Łodzi, więc mhm. y, to rzeczywiście było takie. O jakimś mitem i tajemnicą miejsce mhm. ciekawe. Być może tak, być może tak. Aha. Bo marzyłeś już o zawodzie aktora w, w podstawówce nie W podstawówce nie, w podstawówce nie, ale pamiętam, że jak byłem w pierwszej klasie liceum, nie wiem, co mi przyszło do głowy, bo w podstawówce miałem tak, że ja uprawiałem karatę całą podstawówkę moim guru i przewodnikiem jednocześnie. W zasadzie to samo powiedziałem. Mhm. Był Włodzimierz Kwieciński, który był z wykształcenia lekarzem i instruktorem karate. I sobie pomyślałem, że to się świetnie łączy, i myślałem raczej o takiej karierze sportowej, żeby rozwijać się mhm. w tym kierunku. Tym bardziej, że jakoś no miałem dobre wyniki itd. itd. Natomiast dostałem się do dobrego liceum. Zresztą kiedyś to było gimnazjum męskie, do którego chodził właśnie Julian Tuwim. Trzecie liceum ogólnokształcące Przysienkiewicza. No i tam się zaczęła przygoda z konkursami recytatorskimi. Pamiętam na pierwszej lekcji polskiego tam zostaliśmy zapytani przez naszą polonistkę, kto gdzie chce iść. Ja wtedy jakoś tak bardzo w bardzo zdecydowany sposób powiedziałem, że chcę być aktorem i sam to usłyszałem. I, I jakby, powiedziałem sobie, Czemu nie? I jakby to już to tak, tak, tak się zaczęła ta mhm. droga poprzez jakieś amatorskie teatry. Byłem mhm. w Teatrze Słupu, Marcela Szytenhelma, pani Krystyna Korcz, bardzo dbała o to, żebyśmy. Nasza polonistka dbała o to, żebyśmy jeździli na konkursy recytatorskie. Później do tych konkursów zaczął przygotowywać mnie Przemysław Sowa, mój, mój przyjaciel, który później mnie przygotowywał do szkoły teatralnej. No i było tak rzeczywiście, że za pierwszym razem zdawałem tylko do łodzi, nie dostałem się tam. Jak udało mi się przejść kolejne etapy, ale no, tam ograniczona ilość osób się mhm. zawsze dostaje. I rok się tak trochę tułałem. I rok później zdawałem już do Warszawy Krakowa łodzi. Akurat zdarzyło się tak, że drugi etap w tych wszystkich uczelniach wypadł mi jednego dnia, co się często mm -hmm. zdarza. No i trzeba było no, na zasadzie rzucania monety, ale no, nie rzucałem tą monetą, bo poczułem bardzo dobrą energię w Warszawie. Mm -hmm. Jakiś był taki zestaw ludzi dookoła. Yy, że poczułem się tam jak u siebie i... Yy, już no właśnie trochę tam. uprzedziłeś moje następne pytanie, bo, bo właśnie chciałem powiedzieć, że jednak nie filmówka, a, a, mm -hmm. a Akademia Teatralna w Warszawie skończyły się w 2003 roku, ile dobrze tak. pamiętam, twój życiorys. Yy, I od razu zostałeś dość yy, yy, rzucony na głęboką wodę, bo w 2004, o ile dobrze pamiętam, pręgi. Magdaleny Piekosz. No tak, ale to powiedzmy, że to jest jakiś taki epizod, tam rzeczywiście aha. to jest wpisywane tam w internecie, że ja zagrałem w pręgach, a od zagrania to to jest daleko. Aha, aha. <laughs> Więc, no ale już jakby yy, gdzieś się pokazałeś. No tak, tak. Ważniejszym jednak mhm. zdarzeniem było dla mnie to, że tuż po szkole to było zastępstwo za kolegę, ale spotkałem się z Krystianem Lupą i zrobiłem tam zastępstwo koleżeńskie za Sławka Kierkowskiego. Tak? Nie, nie, to było wymazywanie, więc to Aha. w Warszawie. Mhm, Zresztą w moim marzyłem o tym, żeby się dostać właśnie do teatru dramatycznego, co się udało od razu mhm. po studiach. Nawet jeszcze nie skończyłem, jeszcze byłem na czwartym roku i już szczęśliwie się okazało, że będę miał angaż. Zacząłem próby jeszcze przed wakacjami do obsługiwałem angielskiego króla, gdzie też mm. byłem asystentem Piotra Cieślaka. Ale zanim jeszcze doszło do premiery właśnie Sławek Grzymkowski mi zaproponował, żeby zrobić to zastępstwo i to było moje spełnienie marzeń, no bo mm. ja wymazywanie widziałem, nie wiem, 7-8 razy. I byłem strasznie zestresowany, ale pierwsze moje przedstawienie w dramatycznym, na dużej scenie, to było właśnie w wymazywaniu lupy. I później, jakby ten apetyt tak zaczął, już, już skoczył do góry i zaczął rosnąć, że, że, że marzyłem o tym, żeby się z Krystianem spotkać. To się wydarzyło jakieś 6-7 lat później w, przy Merlin, Persona Merlin. No tak, to już no, no mi się Krystian Lupa kojarzy z takimi. No w zasadzie misteriami teatralnymi wielogodzinnymi. Mhm. E, także to, 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 to takie mam wspomnienia, głównie z Krakowa zresztą. Ale y, y, ja ciebie definiuję jako, jako aktora Agnieszki Holland trochę, może mhm. trochę na wyrost, to trochę, może z miło. uprzejmości ale, e, czy, czy z, z sympatii do ciebie. Ale o tym, jeśli pozwolisz, porozmawiamy mhm. następnym razem.